Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zbigniew Gordziej. Jestem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Pozwolą Państwo, że kilka słów na temat formuły, którą tegoroczna edycja musiała przyjąć. Jak Państwo widzicie, znajdujemy się w pięknym pomieszczeniu katalogowym Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. I z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor Małgorzacie Dąbrowicz, która pozwoliła nam tutaj właśnie, w tym miejscu, mówić o tej edycji, nietypowej edycji Listopada Poetyckiego. Bardzo serdecznie pani dyrektor dziękujemy. Tegoroczna formuła jest inna, jak Państwo już widzicie i słyszycie. Nie udało nam się, tak jak w poprzednich edycjach, zorganizować listopada tak zwane na żywo. Sytuacja w kraju, sytuacja w świecie, pandemia wymusiła na nas pewną dozę odpowiedzialności za to, co zamierzamy robić. I ta doza jest istotna. Długo zastanawialiśmy się, jak tą formułę przeprowadzić, jak ten listopad zorganizować. I postanowiliśmy, że jednak w tej formule, w tych czasach, z wielką przykrością, ale nie możemy zaprosić, nie mogliśmy zaprosić wielu poetów, literatów z Polski, zagranicy. Nie mogliśmy też udostępnić społeczeństwu ziemi wielkopolskiej, w tym miasta Poznania, kontaktów z wybitnymi literatami, bo ryzyko naszym zdaniem było duże. Ale nie o ryzyku tu mówić, wszyscy wiemy, jak sytuacja pandemiczna w Polsce wygląda. Pozostaje nam mieć nadzieję, jesteśmy blisko trzymania się tej nadziei, że za rok kolejna edycja będzie przebiegała w sposób taki, jak wszystkie dotychczas, które miały miejsca. Bardzo nam zależy na tym, aby za rok, Szanowni Państwo, literaci zjechali do Poznania, żeby dotarli do różnych zakątków Wielkopolski, żeby mogli podzielić się słowem literackim, a i także innymi myślami ważnymi dla twórców, a mamy również nadzieję dla odbiorców tych spotkań. Teraz ta formuła przejmuje oto taki obrót, że przekażemy Państwu informacje o najważniejszych zdarzeniach tej audycji listopada, że poinformujemy o werdyktach, które zostały podjęte w związku z przeprowadzanymi konkursami mającymi podnieść rangę 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. I nic tu, że dzisiaj jest październik, dzień 20, a zamiarem naszym było przeprowadzenie Listopada Poetyckiego w pierwszych dniach listopada. Prosimy o wybaczenie, że wybiegamy do przodu. Jest październik, a my tu listopad pokazujemy. Ale ma to uzasadnienie. W dalszej części zamierzamy ogłosić werdykty. Werdykt o nagrodę na najlepszy tom poetycki, debiutancki, konkurs imienia Kazimiery Łakowiczówny. Z kolei przedstawimy w tej części zarówno wystąpienie i wręczenie, symboliczne wręczenie, ponieważ, jak Państwo zobaczycie, laureata nie ma. Wręczenie umownej, symbolicznej nagrody. Będzie laudacja przeprowadzona przez pana doktora Karola Samsela.
będzie werdyktem ogłaszał pan Jerzy Beniamin Zimny, wieloletni przewodniczący komitetu przyznającego tę nagrodę, juror. Kolejną częścią będzie ogłoszenie werdyktu jury przyznającego nagrodę literacką 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego i wręczenie statuetki. Akurat tak się składa, że laureatka, nic nie wiedząc o nagrodzie, jest tutaj z nami, ponieważ stanowi trzon organizatorów tej imprezy i będzie to dla niej niespodzianka. Będzie laudacja, którą też przygotował kolega Andrzej Walter, sekretarz jury konkursu o Nagrodę Literacką 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. W dalszej części ogłosimy, kto w tym roku otrzymuje nagrodę za całokształt twórczości literackiej, po czym laudację wygłosi Jerzy Beniamin Zimny. Istotnym elementem mojego wystąpienia niech będzie i to, że spróbuję się bronić w imieniu komitetu organizacyjnego, pokazując działania, które wykonaliśmy, zamiast tych, które na co dzień byłyby namacalne przez uczestników Listopada Poetyckiego, byłyby spotkaniami, byłyby rozmowami, byłyby dyskusjami, często zażartymi, o sytuacji literatury w Polsce, ale nie tylko. Nie spaliśmy w tym czasie, a działaliśmy, Szanowni Państwo. Z okazji tego Listopada Poetyckiego wydaliśmy 4 publikacje. Otóż pierwszą niech będzie Almanach Poetycki tego listopada zatytułowany Na Przekór. Proszę zwrócić uwagę na tytuł Na Przekór. Tak, Szanowni Państwo, Na Przekór. Na przekór tego, co nas spotyka dzisiaj i na przekór losowi, który przyjdzie nam przezwyciężać. Wydaliśmy też 2 pozycję, dla nas bardzo wartościową, książkę, w której pomieściliśmy wiersze dedykowane zmarłym koleżankom i kolegom z naszego poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Niedługo święto zmarłych. Wydaje się, że to tym bardziej na czasie publikacja, gdzie zamieszczono wyrazy hołdu, szacunku i przyjaźni okazywane przez tych, którzy jeszcze żyją, przez piszących, bo te wiersze napisali najczęściej ludzie, którzy byli kolegami, koleżankami tych, którzy zmarli. Książka nosi tytuł Życioryty. Jakże wymowny tytuł, jakże smakuje on też poezją, ale tam gdzieś podskórnie jest proza, proza dni, proza biologii, proza czasu, fakty, które zdarzają się i zdarzać się będą. Były urodziny, była praca twórcza, były radości, nagrody, pochwały, krytyki, ale też musiała przyjść śmierć, która jest stałym i towarzyszącym ludzkości elementem bytu. Bytu, który przychodzi w niebyt. 3. publikacja to jest nowość. Otóż
wydajemy po raz pierwszy antologię prozy. Jakoś doszliśmy do wniosku, iż wprawdzie to listopad poetycki, ale stosunkowo mało jest prozy w środowisku literackim. Większość jakby zajmuje się poezją. Z wielu względów, a proza jest niezmiernie istotnym elementem każdej twórczości literackiej. Tytuł tej prozy – Ziemia nieobiecana. Proszę zauważyć, że tytuł w pewnym sensie koresponduje z faktem, że pierwszym prezesem Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich w Poznaniu był Władysław Reymont. Tam ziemia obiecana, tu ziemia nieobiecana. Myślę, że ta proza, która pokaże się w tej publikacji, może być, taką mam nadzieję, zachętą do tego, aby wielu poetów, którzy mają dar, potrzebę i mają coś do powiedzenia, również wypowiadali się w prozie i my tą prozę będziemy lansowali. Lansowali w tym sensie, co do gatunku. Niekoniecznie co do jakości. Tutaj każdy musi wziąć odpowiedzialność za to, co przedłoży czytelnikowi przed oczy lub pozwoli usłyszeć uchem. Czwarta publikacja jest to rzecz, która nas szczególnie cieszy, ponieważ wydajemy kwartalnik literacki Rewiry. Ten kwartalnik narodził się z potrzeby i z przeświadczenia, że należy udostępnić środowisku, społeczeństwu możliwość czytania różnych artykułów, różnych prac literackich, a też publicystyki. Redaktorem naczelnym jest Jerzy Beniamin Zimny, który rzeczywiście wkłada ogrom pracy w wydanie, przygotowanie tego naszego oddziałowego kwartalnika. To już numer trzeci. Zachęcam do lektury. Z całą pewnością będziecie Państwo mogli zobaczyć też dzisiaj wyłożone te wszystkie książki, o których mówiłem. To chyba byłoby wszystko w zakresie takiego słowa przydługiego, za co przepraszam, wstępnego, ale jak tu nie bronić listopada, kiedy on taki ważny dla nas i pewnie dla wielu z Państwa. Prosimy o zrozumienie, że nie udało się w tym roku. Prosimy o wybaczenie, a my deklarujemy, że pracę nad kolejną edycją rozpoczniemy niezwłocznie i pozostaje być nam w nadziei, a taką mamy, że kolejna edycja, 44. Międzynarodowy Listopad Poetycki, będzie się odbywał w sposób, umownie mówiąc, tradycyjny, aczkolwiek pożądane są i do tego będziemy też chyba zdążali pewne korekty w formule. W tej chwili poproszę pana Jerzego Beniamina Zimnego, przewodniczącego Nagrody Literackiej imienia Kazimiera Łukowiczówny na najlepszy tom poetycki, o ogłoszenie werdyktu. Później poproszę pana Karola Samsera o laudację. Natomiast nie wręczymy dzisiaj symbolicznej nagrody laureatce, ponieważ jej z nami w tej chwili nie ma, ale łączymy się z nią jak najbliższymi myślami. Gratulujemy. Bardzo proszę, panie Jerzy, proszę bardzo. Mm-hmm.
Dzień dobry Państwu. Protokół z posiedzenia kapituły 36. konkursu imienia Kazimiery Iwakowiczówny na debiut roku 2019. W dniu 12 września 2020 roku. Kapituła w składzie Jerzy Zimny, przewodniczący kapituły, poeta krytyk, wiceprezes tutejszego oddziału ZMP, pan Zbigniew Gordzi, członek kapituły, poeta, prozaik, krytyk, publicysta, felietonista i prezes Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu. Trzeci pan dr Karol Samcel, sekretarz kapituły, poeta, krytyk i historyk literatury polskiej, doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Po rozpatrzeniu zgłoszonych do konkursu 15 książek poetyckich postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody główne 36. konkursu imienia Kazimiery Iwakowiczówny. Pani Monice Lubińskiej z Katowic za tą poezję pod tytułem Nareszcie możemy się zjadać, wydawnictwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Dom Literatury w Łodzi 2019 oraz Piotrowi Jemioło za tą poezję pod tytułem Nektrotrip, Fundacja Kontekt w Krakowie 2019. Ponadto kapituła postanowiła wyróżnić Kaspra Pfeiffera z Katowic za tą poezję pod tytułem Artblock, wydawca Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi 2019. I tutaj podpisy Jerzy Zimny, Zbigniew Gordzi, Karol Samsen. Podkreślam bardzo wysoki poziom tegorocznego konkursu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, otóż pierwszy werdykt został ujawniony. Szanowni Państwo, niech nagrodzeni przyjmą to jako wyraz szacunku dla ich pracy twórczej, ale też prosimy o to, aby nie ustawali w tworzeniu nowych literackich zapisów. Poproszę teraz pana doktora Karola Samsela o laudację książek. Proszę bardzo, dziękuję panie prezesie. Proszę bardzo. Dziękuję państwu. Dzień dobry państwu. Wyróżnić, czyli wyłączyć. Laudacja 36. konkursu imienia Kazimiery Iwakowiczówny na debiut poetycki 2019 roku. Piotr Jemioło, Nekrotrip, Monika Lubińska, Nareszcie możemy się zjadać. Na początku, jeżeli Państwo oczywiście pozwolą, słowo o idei oraz, jeśli mogę się tak wyrazić, etosie konkursu imienia Kazimiery Iwakowiczówny na debiut poetycki. A żeby ów etos wiernie odzwierciedlić, odwołać pragnąłbym się do nietypowego i nieoczekiwanego tutaj z pewnością cytatu, albowiem cytatu z Michela Houellebecqa, skandalicznego artysty pisarza, autora Uległości oraz Serotoniny. Odbierając nagrodę Oswalda Spenglera za rok 2018 w Brukseli, pisarz zupełnie nieoczekiwanie dla swoich słuchaczy, bowiem wyraźnie się odsłaniając, odniósł się do własnego rozumienia literatury. Cóż, nie muszę zapewne tu zaznaczać, że było to rozumienie na wskroś oryginalne i swoiste, że Houellebecq nie mógł nie zaskoczyć, utrzymując, że wierzy w istnienie doskonałości pisarstwa poza wszelkimi estetyczno-artystycznymi konkurencjami i agonami, uznając je jedynie za wyjątkowo prymitywną, biologiczną funkcję gatunku ludzkiego. Wyrafinowanie w wymiarze przetrwania oznaczać powinno zaś coś dalece bardziej złożonego niż stawanie w szranki z reprezentantem tego samego gatunku, bo zdolność ominięcia pułapki ślepego współzawodnictwa. Houellebecq tłumaczy. Jeśli chodzi o dobrobyt narodów, najlepszy sposób przeżycia nie sprowadza się do tego, by produkować to samo co wszyscy i być bardziej konkurencyjnym.
Najważniejsze, by wytwarzać coś, czego nikt inny nie potrafi. W dziedzinie kultury. Jeżeli moje książki przetrwają, nie stanie się tak dlatego, że są lepsze niż inne, ale dlatego, że się od nich różnią. W zapomnienie nie popada ten autor, który pisze książki, jakich nikt inny, przepraszam, w zapomnienie nie popada ten autor, który pisze książki, jakich nikt inny nie mógł napisać. Nie dlatego, że są lepsze niż inne, ale dlatego, że się od nich różnią. To słowa istotne o książkach. Mogłyby z powodzeniem stać się dewizą ambitnego konkursu na debiut. Dodajmy to zarazem słowa dla debiutanta niezwykle wymagające. O wiele trudniej, w mojej opinii, wypatrzeć bowiem w debiutach, szczególnie już w debiutach poetyckich, silnie zdominowanych przesłaniem uprzemysłowionego rynku nagród, inność artystyczną, aniżeli artystyczną doskonałość. Czy tegoroczni laureaci 36. konkursu imienia Kazimiery Iłłakowiczówny, Monika Lubińska za tom Nareszcie możemy się zjadać oraz Piotr Jemioło za tom Necrotrip spełniają ten wyśrubowany wymóg? Czy udało im się mimo wszystko wyłamać poza pewien przemysłowy, utrzymam tę metaforę, próg osiągania stylistycznej doskonałości? Zacznijmy od erudycji. I Lubińska, i Jemioło mają na nią dość sprecyzowany pogląd. Nie da się ich w tym względzie pogodzić, w żadnej mierze. Jemioło to młodociany trickster i starzec ironista o twarzy dwudziestokilkulatka. Znakomity w partiach lirycznych, nazbyt łatwo natomiast poddający się, w mojej opinii, strumieniowi łotrzykowskiej kreacji. Jest zdyscyplinowany. W o wiele mniejszym stopniu grozi mu tautologia artykulacji, czy też logorea wypowiedzi, aniżeli groziłaby Lubińskiej, dziś świetnej, ale w przyszłości mogącej łatwo zboczyć na mielizny tzw. transhumanistycznej traktatowości. Co do Jemioły? Fraza o młodocianym starcu nie wzięła się u mnie znikąd. To część zeznania podmiotu lirycznego wiersza Katastaza w pętli. Cytuję. Wprawiono w ruch za dwudziestoletnim starcem eleńską strzałę. Gwoli precyzji dodajmy, że w momencie przyjmowania nagrody Iłłakowiczówny, co nie dokona się w swojej zwyczajowej formie z racji trwającej pandemii, Jemioło ma już lat 31, a więc dzisiaj to już bynajmniej nie 20-latek. Figura 20-letniego starca jest tu zresztą niezwykle symptomatyczna. Odsyła bowiem do mitu o Puer Senex, a więc legendarnym chłopcu starcu, przychodzącym na ziemię w momencie największego jej tragicznego apogeum. To tytułowa parastaza Jemioły. Puer Senex reprezentuje mityczną nadzieję na nadejście, niejako deus ex machina, pokolenia młodych, doświadczonych, w cudowny zupełnie sposób ratujących zmartwiały ustrój, chylący się z winy starych ku upadkowi. Nieprzypadkowo mit ten narodził się w upadającym Imperium Rzymskim. Cóż z młodziutkiego Mesjasza jednak, jeśli ten z wiersza Jemioły uchodzi z przeznaczonego sobie planu mesjańskiego, wykorzystując pierwszą nadarzającą się ku temu sposobność? Tak jak prometejska zostaje u Jemioły również skompromitowana i odyseuszowa wizja losu. Katabaza poznania, odyseja umysłu poznającego. W wierszu katabaza jako forma joggingu. Cytuję. Pikować po spirali aż do barysfery, z dumą pionierów zatknąć flagę na dnie. Sprawozdaje złośliwie podobne ofiarnicze wyprawy Jemioło, ale i ja wobec niego będę złośliwy, odwdzięczając się tym samym. Katabaza jako forma joggingu, powiadałby z przekąsem poeta, a może jest całkiem odwrotnie. Może jogging jako forma katabazy. Frapujące jest u Jemioły to łączenie transgresyjnych greckich kategorii, wielkich w swoim pierwotnym zamyśle, z bieganiem, tym bardziej, że autor Necrotripa gotuje nam również joggingowy koniec całości książki. Cytuję, epifanie spaliły się w słońcu, biegłem. Trudno uwolnić się od skojarzeń z wierszami Marcina Orlińskiego z filmu z Tomiku Tętno. Jemioło, można by tak powiedzieć, chwytliwie
ale i nieco zbyt jaskrawo przepisuje tętno Orlińskiego na język estetycznej metafizyki. Jogging jest dla niego odpowiednikiem równie ironicznego stosunku do narzędzi greckiej tragedii, katabazy, katastazy oraz epifanii, co dla romantyka ironicznego szybowanie, kpiarskie unoszenie się nad tekstem, permanentna parabaza stylu, ujmując rzecz już zupełnie precyzyjnie, jak ujęli do swego czasu Friedrich Schlegel oraz Paul de Man. Lubińska stawia w tomie zaporę wszelkiej intertekstualności, nie tylko tej klasycznej lub śródziemnomorskiej. Gdy pisze w wierszu Czym jestem, że, cytuję, w odróżnieniu od kulistych skupisk materii zdegenerowanej świecę światłem odbitym od języków, palców, mózgów, przepon, innych małych planet, jest w tym pewna ontologiczna rozrzutność, tak charakterystyczna dla transhumanistycznego artyzmu, mogąca się świetnie kojarzyć z pewnymi dziełami przeszłości, choćby pieśniami Maldorora La Tremonta. Przypomnijmy, Maldoror na pełnym morzu dziko, upajająco i we wzbudzającym przerażenie niekończącym się zespoleniu spółkował z samicą rekina, pod postacią ośmiornicy zaś oddał się ostatecznej walce na śmierć i życie z samym Bogiem. Pod postacią ośmiornicy, która, cytuję z Lubińskiej, przepraszam, cytuję z Lotremonta, z serajem 400 ssawek stanowić miała dla poety istotę doskonałą ziemi w ogóle. Jej dusza jest nierozdzielna z moją, zwykł powtarzać poeta w uniesieniu. Tak, Lotremont mógłby być znakomitym patronem pisarstwa transhumanistycznego. Czy jednak młodzi transhumaniści, w szczególności młodzi poeci transhumanistyczni Lotremonta czytają? Co czyta lub czytała Lubińska? Czy czytała go? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiem natomiast, że bez pieśni Maldorora nie byłoby współczesnych arcydzieł literatury transhumanistycznej, chociażby w rodzaju możliwości wyspy wspomnianego tu Welbecka. Lubińska tymczasem potrafi odnaleźć się zadziwiająco blisko intuicji Lotremonta, bo jeżeli ośmiornica jest w pieśniach symbolem transhumanistycznego uniesienia człowieka, uniesienia, które kosztuje go całą rozkosz autodestrukcji, to czym są u Lubińskiej ślimaki Achatina, pochłaniające wiele bibliotek świata naraz? Tu właśnie docieramy do istotnej kwestii erudycji Lubińskiej. Zaryzykuję tezę, że ośmiornica Lotremonta pokonująca Boga i ślimaki Lubińskiej zjadające biblioteki świata to jeden i ten sam w rzeczy samej gest zanegowania i sprzeciwu względem starej tradycji humanistycznej. W dwóch wariantach oddalonych od siebie w czasie, bo Lotremont półtora czy 200 lat temu, półtora wieku temu czy dwa wieki, Lubińska dzisiaj, debiutantka z roku 2019. I doprawdy nie interesuje mnie, czy Lubińska Lotremonta zna, czy nie. Jej oko nie jest moim okiem, a jej dzieło nie jest moim dziełem. Dzisiaj zresztą czas pewien po jego stworzeniu. Lubińska jest w tym samym stopniu odbiorcą swojego tekstu, co ja. Myślę do tego, że dobra laudacja jest krytyką. Jeśli pozostaje afirmacją, widomie dokłada się do uprzemysłowionego status quo współczesnej literatury. Co do krytyki Lubińskiej zatem, nie jestem pewien, czy jej poezja reprezentuje model współczesnej poezji transhumanistycznej. Raczej widzę w niej poetkę transsomatyczną, neutralizującą i dekonstruującą odyseję doświadczenia przygody ciała. Owszem, zabawia się po światowsku, choćby wówczas, gdy zaświadcza, że, cytuję, dostała wąskie pęciny umierających saren. Ale to zaledwie kroniki przelotnych literackich znajomości. O wiele więcej w jej tomie Justyny Bargielskiej. A niektóre wiersze, choćby takie jak Urodziłam synka, który jest niezbędny, równają poziomem do głośnego już dziecka z darów tej autorki. Chociaż Lubińska tomu Bargielskiej nie mogła zapewne znać przed wydaniem swego debiutu. Nareszcie możemy się zjadać, Dziecko z darów to równolatkowie książki z tego samego 2019 roku. Można ich nazwać za pomocą powszechnie znanych terminów dzisiejszej humanistyki. Ona jest liberalną ironistką, tego terminu używa w swojej filozofii Richard Rorty, a jej liberalny ironizm dobrze widać w wierszach takich jak na przykład Niepokalane poczęcie, zaświadczające o osobliwym przeżyciu
przeżyciu, cytuję, znalezienia się w ciąży z fasolką szparagową. On zaś to złośliwy trickster, sięgający o wiele dalej niż do repertuaru ogrywanych chwytów intelektualno-retorycznych. Mimo wszystko wciąż poruszają się pozostanej matrycy odniesień kulturowych. Należy ich to też demaskować. Do tego między innymi powinna posłużyć niniejsza laudacja. W sprawie Jemioły, dajmy na to, nieco drażni mnie łotrzykowska maska jego poetyckiego portparolu w nekrotripie. Niełatwo mi zgodzić się z Jerzym Jarniewiczem, który zachwala wiersze Jemioły jako literaturę złego i brudnego smaku, tak zwane mondo poems. Nie. Wedle mojej oceny Jemioło jest daleki od przesady kampu. To zaś, co jest brane w nekrotripie za kamp, jest typem, tak jak już powiedziałem, pewnego dość zwyczajnego łotrzykostwa, czy też awanturnictwa. Dość zwyczajnego, jako postawa, nastawienie, ukierunkowanie na świat, artystyczny światopogląd. Nie warto mylić jednego z drugim, szkodząc być może w ten sposób autorowi. To zresztą za sprawą pewnych łotrzykowskich ciągot. Przekaz tekstów Jemioły ulega gdzieniegdzie wykolejeniu. Do podobnego wykolejenia, przede wszystkim do infantylizacji imaginarium, kamp by nie doprowadzał. Redukcja podobnego rodzaju nie leży w jego naturze. Infantylne są u Jemioły na przykład kolejne zwielokrotniane peryfrazy. Karawan, krążownik polskich szos, ulubiony resorak grabarzy. To cytat z wiersza instrukcji dla aspirujących grabarzy. Infantylne są też wyliczenia w rodzaju koaksin, zomiren, berasyna, asertin, inne bobofruty z wiersza mapa punktów węzłowych. To już zdecydowane w mojej opinii potknięcia. Potknięcia poety, któremu trywialna, niezdyscyplinowana swada przesłania w pewnym istotnym jednak stopniu bardzo niebanalny warsztat. Jemioło oczywiście zwycięża, ale dopiero wówczas, kiedy swoje łotrzykostwo potrafi pożenić z wartościami łotrzykostwu przeciwstawnymi, dla przykładu z liryzmem. I gdzie niegdzie, owszem, klimat mondo czytelnikowi się udziela, jak w znakomitym skatologicznym wierszu poety Literaturo o pewnym numerze literatury na świecie. Ale to za mało, aby cały tom poety szczodrze mianować określeniem mondo book. Owo połączenie mondo, liryzmu i łotrzykowskiego nastawienia wybija się na tle innych jakości niezwykle poza tekstem literaturo rzadko i to raczej w pojedynczych wersach, takich jak posłyszcie swąd wyściółki pod cielskim z paślaków. Raczej w takich pojedynczych, intrygujących wersach, a nie w lirycznych całościach. Tymczasem Jemioło, jeśli tylko tego chce, potrafi być niebywale liryczny. Lirykiem Arebur jest dla przykładu dedykowany przedwcześnie zmarłemu Mirosławowi Nachaczowi wiersz 89. Nie tylko o niepokojącej wyobraźni predylekcji nekrotycznej, lecz już tej chyba nekrofilskiej, jak mniemam. Wielka szkoda, że owa nekroza obrazowania musi w dalszych partiach książki ustąpić pewnemu funeralizmowi ujęcia. Jest w tym co prawda zamysł jakiejś poetyckiej syntezy, bo przemysł pogrzebowy i przemysł literacki to awers i rewers tego samego zdezawuowanego i skorumpowanego środowiska u poety, ale nieco szkoda tego wstępnego, nekrotycznego konceptu. Przy Lubińskiej wspominałem o poezji bargielskiej jako istotnym dla wyznań tej akurat autorki literackim intertekście. Przy Jemiole intertekstualność jest bodaj najważniejszym sposobem spełniania się wszelkich funkcji tekstu poetyckiego. A zatem, najkrócej mówiąc, bez intertekstualności nie ma w nekrotripie jakiegokolwiek obrazowania. Imaginarium jest czymś nie tyle nawet w rodzaju przedstawienia, co jednego wielkiego przedstawiającego odesłania do czegoś, do jakiegoś innego tekstu literatury czy tekstu kultury. Prześledźmy, do jakich zatem tekstów poeta się odwołuje. Mamy jaskrawo widoczne aluzje, czyli Matkę Boską Płatnych Morderców, powieść Fernanda Vallejo, południowoamerykańskiego Robina Hooda, czyli Jesusa Malverdego, Aleksandra Iwanecia, autora Choroby Liebenkrafta, przełożonej przez Biuro Literackie w 2012 roku na język polski, Gombrowicza z klasyków, czyli w łotrzykowskiej lekcji Jemioły, on Gombrowicza nazywa świętym Witoldem Herbu Kościesza.
Mamy europejskiego poetę wolności z 2012 roku, Dursa Greenbaina. Mamy tą od mądrości krwi, nie tę łysą, czyli Flannery O'Connor. Mamy artystów polskich wpisanych w zjadliwe jemioły, etiudy, a także etiutki z życia polskiego przemysłu literackiego. Podgórniego, Sadulskiego, Taranka bądź Kulikowską. Mamy w końcu kpiny z artystycznych, dość sezonowych, mód polskich poetów na Poli Amorium. Wiele tego, a to przecież nie koniec, bo poza aluzjami widomymi są jeszcze narzucające się sugestie historyczno- i krytyczno-literackich odniesień jemioły. Przykładowo, poznasz po wylince moje prawdziwe imię z wiersza Pig, czyli angielska świnia, czy to nie pewna złośliwość lub przynajmniej dwuznaczność sformułowana w kierunku autorki tomiku wylinki Joanny Miller? Z kolei refrenicznie ponawiana w wierszu pionierzy formuła i szli całą noc, nie byli już dziećmi, w którymś z wierszy pojawi się już wprost motyw krucjaty. Czy nie jest to zakamuflowane odniesienie do ostatniego zdania Bram Raju, najsłynniejszej może polskiej antypowieści Jerzego Andrzejewskiego, Poza miazgą tego samego autora, utworu o krucjacie dziecięcej, złożonego z jednego, ciągnącego się przez cały tom pisarza okresu staniowego, a także z drugiego esencjonalnego zdania i szli całą noc, wieńczącego całość strumienia narracji Bram Raju, niejako akcentującego i zatrzymującego tej narracji rytm. Gdzie jemioło, erudyta mówi o sobie samym jako poecie. Co do jego samego jako twórcy, poeta nie zgadza się na słynne równanie Artura Rimbauda „ja to ktoś inny”. Tak jak nie godzi się na bezmyślnie nowinkarsko przyjmowany pakt antymimetyczny. Cytuję jemiołę: „ja to nie ja, ani nikt inny”, tłumaczy poeta dodając: „nie wierzę w nieprzystawalność słów do rzeczy”. Choć nie chcę skończyć jak czarny stretch wokół kartonu o podejrzanej zawartości. Cóż, nie wierzyłbym jego zarzekaniu się przeciwko formułom Rimbauda. W wierszu Pig, świnia angielska, czytamy już bowiem coś bardzo z ducha autora iluminacji. Będę naraz, mówi jemioła, mordercą, śledczym ofiarą. Rdzawy rekwizyt wyrabiam z luminolem. Tutaj jeszcze, proszę Państwa, wchodzi te kwestie mitu mordercy jemioły, kwestia kampu, fascynacji slasherami, filmami grozy klasy B. A więc to, te zabawy jego niskim stylem, czy też brudnym stylem. Ale to wszystko, to łączy się oczywiście z Rimbaudem. Wysoka literatura i niska podają sobie ręce, niejako poza granicami stylów i gatunków. Przenieśmy się w obszar liryki lubińskiej. Wielkim atutem jej pisarstwa jest jego językowy obraz świata, a właściwie konsekwentne uzyskiwanie efektu rozpadu owego obrazu świata wraz z pogłębianiem się transhumanistycznej perspektywy podmiotu. Tkanka dla wzrostu, rozłogi dla wzrostu, wszystkim byliny, obojgu zielne, jednemu trawa, zapisuje poetka w puencie wiersza „Wierzchlinować”. Kobieto, mężczyzno, poskładajcie wasze łokcie, klik, klik do pokrowca i w kosmos. Czytamy z kolei w wierszu „Festiwal latających ryb”. To język naturalnie opuszczający swojego humanistycznego nadawcę. Opuszczenie owo, owa secesja, można rzec, dokonuje się spolegliwie, bez jakiegokolwiek wybiegu, triku, wymuszenia. Czytając tomy takie jak „Nareszcie możemy się zjadać”, rzeczywiście, przyłapać możemy się na odczuciu, że na nic wszelkie formalne, pozaformalne eksperymenty. Że czasami, mówiąc najprościej, przeminąć musi kilka pokoleń, aby językowy obraz świata, którego niewolnikiem jest nasz sposób opowiadania, ustąpić mógł pod naporem innego opisu świata, na przykład mniej antropocentrycznego. Ja jako reprezentant poezji lat 80. mam poczucie, że jestem uwięziony w tym antropocentrycznym widzeniu świata i podziwiam Lubińską za jej lekkość mówienia w taki sposób, że nie przesłania tego mówienia żadna zasłona humanistycznego zaangażowania, że mówi językiem zwierząt, roślin, człowieka naraz, nie wywyższając żadnej z perspektyw.
I naprawdę mam poczucie, że to jest kwestia urodzenia się w pewnym klimacie, czasie i przestrzeni. To bowiem, co Italo Calvino osiąga z pomocą eksperymentu narracyjnego w opowieściach kosmikomicznych z 1965 roku. A w tych opowieściach między innymi nakazuje przemawiać pyłowi kosmicznemu. Narratorem tych opowieści jest pył kosmiczny. W 2020 roku Lubińska osiąga bez sięgania po jakiekolwiek koncepty rusztowania czy innowacje. Jej skala depersonalizacji wyznania lirycznego zdecydowanie przewyższa możliwości depersonalizacji opowiadania, którym jeszcze pół wieku temu dysponował, legitymował się genialny i pomysłowy Calvino. I to nie kwestia warsztatu, bo w nim Calvino Lubińską przekracza powielekroć, a wrażliwości, świadomości, między innymi tej ekologicznej i czujnej spostrzegawczości. W 2019 roku Lubińska może spostrzec już o wiele więcej, aniżeli jeszcze 5 lat wcześniej Bronka Nowicka, autorka nagradzanego Nakarmić kamień. I z tego naddatku wiedzy i czasów Lubińska korzysta i czyni stosowny użytek. Tym bardziej mam do niej żal o promocję pewnego naiwnego punktu widzenia podmiotu. Z braku lepszego określenia nazwę go rusowskim punktem widzenia. Cytuję. Wywlecz z siebie szkielet, kilka układów z własnych zewnętrzności. Zrób sobie dom, taki, do którego nikogo nie można zaprosić. Notuje poetka w wierszu Ślimaki Brzuchonowi. Owo zbycie się siebie, własnych organów, wnętrzności, hormonów, genów, a także genomów. Zbycie się przypominające zeświadczoną formę dawnego religijnego jeszcze askezis. To przecież utopia, całkowite pomylenie zbywalnego z niezbywalnym, maski z twarzą, kostiumu z ciałem. Lubińska, moim zdaniem, tkwi w wielkiej transsomatycznej utopii, upojona wizją własnego upragnionego askezis. Lecz moim zdaniem, jeszcze raz podkreślę, jej tęsknota za przedustawną nieomal jednością, świadomości ludzkiej z naturą, zespolenia czucia ludzkiego ze zwierzęcym, zdaje się przede wszystkim sublimacją głębokiej melancholii, reprezentowanej oczywiście nie wprost, bo ja o autorce i jej psychologii nie mam tu nic do powiedzenia, melancholii podmiotu lirycznego tych wierszy. Ta melancholia, melancholijna wiara w powrotną rusowską jedność wszystkiego ze wszystkim, w organiczną całość ludzko-zwierzęcych i zwierzęco-ludzkich stopów, owocuje liryką, jak już podkreślałem, moim zdaniem transsomatyczną, ale nie transhumanistyczną, bowiem do transhumanizmu, takiego, jaki na gruncie polskim reprezentuje Olga Tokarczuk, książką Prowadź swój pług przez kości umarłych, na gruncie europejskim natomiast Welbeck z wymienioną możliwością wyspy, do tego transhumanizmu brakuje Lubińskiej dobrze sformułowanych pytań etycznych i płaszczyzny wewnętrznego dramatu, zdolnego przełamać wytworzoną przez autorkę melancholijną, ale jakże jednostajną, niestety, snutą przez siebie transsomatyczną utopię. Wszystko jednak jeszcze przed nią, tak jak wszystko przed niegorszym od niej, chociaż chyba jeszcze bardziej świadomym literacko i tekstualnie, Jemiołą. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i serdecznie gratuluję laureatom tegorocznej edycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to. Tak, pokażę edukacyjnie. Szanowni Państwo, ta laudacja, warto do niej powracać. Panie doktorze, ja do niej powrócę. Dziękuję bardzo.